Cześć, ja mam na imię Karol, a to co oglądacie to są nowe cienie przyszłości. Dzisiaj będzie na temat ewolucji znowu. Ostatnio też mówiłem na temat ewolucji, jakoś chyba szczególnie podoba mi się ten temat. Nie wiem, jak wam się podoba ten temat, czy wy lubicie słuchać o ewolucji, czy nie. Dajcie znać w komentarzu. Ostatnio pod odcinkiem na temat ewolucji człowieka akurat pojawiło się niewiele odzewu z waszej strony, chociaż ktoś napisał, że fajne, że podobało mu się, żebym robił więcej, a nie wiem jak reszta, czy się, może się zgadzacie z tym, co mówię, to w sumie nawet fajnie, ale dajcie znać, może to też motywuje do dalszej pracy, ale pewnie jest część takich, którzy się nie zgadzają, a to tym bardziej dajcie znać, może jakaś ciekawa dyskusja powstanie, zobaczymy. Natomiast na dzisiaj mam artykuł ewolucyjny, pojawił się w sieci, co prawda prawie 2 miesiące temu, ale jakoś, no ostatnio byłem też na urlopie, nie miałem za bardzo czasu, żeby cokolwiek nagrać, także wybaczcie. No 2 miesiące to jednak nie jest też dużo czasu, jakoś specjalnie, jeżeli chodzi o ten temat ewolucyjny, bo te informacje na temat ewolucji nie pojawiają się w sieci jakoś szczególnie często. Tym niemniej mogę mówić, że jest to, no powiedzmy, news ewolucyjny. I dzisiaj postaram się wam go przedstawić. Co do samego artykułu, to będę starał się go przeczytać tak dokładnie i wolno, żeby wam pokazać, jak daleko ci naukowcy, ewolucyjni naukowcy, są no jednak daleko od prawdy, tak sądzę. Więc zobaczmy. Piszą nam tak. Ewolucja kojarzy się nam zwykle z procesem trwającym tysiące i miliony lat. No i oczywiście jest to prawda, bo ta teoria oczywiście zakłada tysiące i miliony lat. Tysiąc to jeszcze jest słabo, ale miliony lat, nie wiem, czy potraficie sobie wyobrazić, ile to jest milion lat. Nie wiem, no weźcie na przykład, pokażcie komuś stare zdjęcie i sprzed 5 lat i zazwyczaj słyszy się, no kiedy to było? Jakie to jest stare? 5 lat, ale weźcie 1000, a weźcie milion lat. No milion lat jest okres tak niebotycznie długi, że to jest no, ciężko ogarnąć to w ogóle. No i rzeczywiście bez tych milionów lat to ewolucja nie miałaby sensu, ta teoria, bo no wiecie, no przez milion lat to dużo rzeczy da się ukryć jednak. Te miliony lat są potrzebne tej teorii, żeby po prostu nie pokazywać jej bez sensu tak na pierwszy rzut oka. Ale okej, no nie o tym dzisiaj. Dzisiaj mamy tutaj rzekomy dowód na to, że ewolucja da się zaobserwować w czasie właśnie krótszym niż 100 lat, jak tutaj nam piszą. Oni wiedzą, że potrafi przebiegać znacznie szybciej. I tu jest jeden z takich przykładów i to jest historia pstrąga tęczowego. W latach 90. XIX wieku amerykańscy rybacy wpuścili do jeziora Michigan pstrągi tęczowe, złapane w oceanie u wybrzeży Kalifornii. Zwróćcie uwagę, dokąd wpuszczono te pstrągi, czyli właściwie skąd dokąd. Rybacy złapali ryby, pstrągi w oceanie, czyli z natury no jednak słona woda i wpuścili je do jeziora Michigan, czyli do słodkiej wody. Okay? I przykład ten pokazuje, jak szybko zwierzęta potrafią dostosować się do nowych warunków, jeśli mają odpowiednie geny. O, to jest ciekawe. Moje pytanie jest, skąd te ryby mają odpowiednie geny? Skąd one je wzięły? Jeżeli wcześniej ich nie miały i zostały wpuszczone do jeziora Michigan i tam się dostosowały, przetrwały, to skąd u nich pojawiły się te geny? Bo to jest bardzo ciekawe. Ale zobaczmy, co piszą dalej. Pstrąg tęczowy żyje w wodzie słodkiej i słonej. O, to jest ciekawe. Zobaczcie, że pstrąg tęczowy, czyli pstrąg jako ryba, jego środowiskiem jest słodka i słona woda. Tu już mi się coś nie klei. Nie wiem, czy zauważacie to, co ja. Cały dowód na
ewolucję, która zachodzi w czasie krótszym niż 100 lat, jest to, że ryba, uważajcie teraz, że ryba, która bytuje w słonej i słodkiej wodzie, została wpuszczona ze słonej do słodkiej wody i przeżyła. Serio? Serio? To jest dowód na ewolucję? No, jak kogoś to przekonuje, to. No, to niech przekonuje. Mnie to chyba nie bardzo, tak trochę. Ale czytajmy dalej. Odmiana osiadła żyje w rzekach, a odmiana wędrowna, zwana w Ameryce steelhead, migruje między rzekami a morzem, czyli między wodą słodką a słoną. Do jeziora Michigan, czyli właśnie tam, gdzie wpuszczono te ryby, trafiła odmiana wędrowna, która większość swojego dorosłego życia spędza w oceanie, czyli w wodzie słonej. Natomiast część życia spędza w słonej, w słodkiej wodzie. Czyli część życia w słodkiej, bo migruje między rzekami a morzem, czyli między rzekami a oceanem, między wodą słodką a słoną. Nie wiem, czy nie mącę wam za bardzo. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Okazało się jednak, że szybko zaadaptowała się ona do życia wyłącznie w słodkiej wodzie i to w czasie krótszym niż 100 lat. I właśnie w tym czasie u ryb pojawiły się geny, dzięki którym nie musi ona przebywać w wodach słonych. No halo, halo, zaraz, zaraz. U ryb pojawiły się geny? No ja myślałem, że jak tutaj nam napisali wcześniej, że te ryby muszą mieć geny odpowiednie do tego, żeby dostosować się do tych warunków. A tutaj piszą nam, że magicznie w czasie krótszym niż 100 lat u ryb pojawiły się te geny. Więc o co tu chodzi? Ten artykuł już jakoś jest niespójny. No jakoś mi nie leży. Ale idźmy dalej. Biolog pewien postanowił sprawdzić, jak to się stało, że zwierzę w tak krótkim czasie potrafiło się dostosować. Właśnie to jest dobre pytanie. W jaki sposób ta ryba w tak krótkim czasie potrafiła się dostosować? No, jak myślicie, dlaczego? Nie wiem, czy uda mi się odpowiedzieć na to pytanie, ale zobaczmy, co było dalej. Wraz z panią naukowiec przeanalizowano tutaj genomy 264 pstrągów i część z tych ryb pochodziła z tego przeniesienia, a część pochodziła z jeziora Michigan, która została złowiona w latach 83-98. I naukowcy wzięli się za porównywanie genomów tych ryb. No i bardzo dobrze, no każdy musi mieć pracę, ludzie zarabiają na życie jak mogą, więc tutaj naukowcy porównują genomy i okej, niech porównują. Początki pstrąga w jeziorze Michigan nie były łatwe. Ryby tysiącami padały. No i oczywiście, że padały, bo nie wiem, czy no macie chyba trochę wyobraźni, wiecie, że jeżeli rzeka wpada do morza, czy tam do oceanu, no to nie ma takiej ostrej granicy, jakiegoś takiego muru wodnego, który z jednej strony ma wodę słodką, a z drugiej strony ma wodę słoną. Nie ma takiego ostrego przejścia. Wiadomo, że ta woda trochę się miesza, więc te ryby tak stopniowo przechodzą z jednej wody do drugiej. Okej, i teraz zobaczcie, co oni zrobili. Wzięli ryby, czyli pstrągi, które żyły w oceanie, w wodzie słonej, i od razu wrzuciły je do wody słodkiej. No to ja się wcale nie dziwię, że tysiącami padały, że te ryby, które miały słabe organizmy, nie potrafiły sobie poradzić z takim szokiem, czyli z inną wodą. Co więcej, jeżeli to rzeczywiście byłaby zmiana ewolucyjna, czyli przejście, zaadaptowanie się do wody słodkiej, to tym sposobem też do niczego byśmy nie doszli, bo te ryby można by było przenosić między wodą, nie wiem, słodką, a gorzką, zieloną, nie wiem, pachnącą różą. No, jeżeli to jest woda i to jest ryba, to tak naprawdę nic się nie zmienia. Ryba dalej żyje w wodzie. I to jest wszystko. Tu nie ma zmiany ewolucyjnej. Zmiana ewolucyjna jest wtedy, kiedy pojawiłoby się coś nowego. A to, że ryba żyje w wodzie, to jest dowód na ewolucję. To, że żyje w innej wodzie, no trochę mi to nie pasuje.
Okej, jednak te nieliczne, no to podejrzewam, że te właśnie, które były najsilniejsze, miały najsilniejsze organizmy, przetrwały, no i zaczęły się rozmnażać. I ta liczebność pstrągów szybko rosła, gatunek zaczął się nawet różnicować. Okej, to mamy. Naukowcy zauważyli też trzy regiony DNA, w których występują różnice genetyczne między pstrągami złowionymi obecnie w pobliżu Kalifornii, a tymi z jeziora Michigan. Dwa z tych regionów zawierają geny odpowiadające za utrzymanie równowagi soli w organizmie. Ryby słodkowodne muszą bowiem przyjmować dodatkową sól, a słonowodne muszą pozbywać się nadmiaru soli. Tu się zatrzymamy, bo oczywiście kluczowe jest to, nie wiem czy zauważacie to, że te ryby, te pstrągi, które zostały wpuszczone do jeziora Michigan, miały te geny. U nich te geny występowały, które regulowały poziom soli. Wiadomo, że jeżeli ryby mają gen odpowiadający za równowagę soli w organizmie, no to on będzie regulował to, że kiedy mają za mało, to będą ją absorbować, a kiedy mają za dużo, no to będą się jej pozbywać. Ale ciągle ten gen był. Więc gdzie tu jest zmiana? Gdzie tu jest zmiana ewolucyjna? Pozostaje więc pytanie, jak to się stało, że w ciągu kilkudziesięciu lat geny ryb zmieniły się z jednej wersji w inną? I tutaj nie ma żadnej wersji, innej wersji. Te geny cały czas były w tych rybach. Pytanie, skąd się wzięły te geny? Tak naprawdę, jak to się stało, że te ryby potrafią żyć i w słodkiej, i słonej wodzie? Wyjaśnienie jest tylko jedno, tak na dobrą sprawę. Pamiętacie i kojarzycie to, że przed potopem ryby żyły tylko w słodkich wodach. Nie było słonej wody, nie było mórz, nie było oceanów. Te rzeczy powstały przy potopie. Więc tak naprawdę te ryby naturalnie żyły w słodkiej wodzie. I tutaj dostosowanie się do słodkiej wody pokazuje tylko to, że one zostały tak stworzone, że ten gen, który tak naprawdę i tak w nich jest, regulujący przeżywalność, że tak to nazwę, cały czas był obecny w tych rybach. I tak naprawdę ktoś musiał zaprojektować te ryby, żeby one potrafiły przeżyć. Też na przykład w słonej wodzie, w pewien sposób. Okej. Co więcej, tutaj pani biolog ewolucyjna mówi, że konieczne są dalsze badania, żeby dowiedzieć, że zmiany zaszły w odpowiedzi na zmiany środowiskowe, a nie były czystym przypadkiem. Zobaczcie, jeżeli ta teoria ewolucji byłaby taka pewna, to nie potrzebowalibyśmy ciągle dowodzić tego, że ta ewolucja, ten proces ciągle zachodzi. Jeżeli oni są tacy pewni, to dlaczego muszą ciągle dowodzić? Czemu muszą dowieść? To jest zastanawiające. Dobra, myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy artykuł. Dajcie znać w komentarzu i no myślę, że do następnego. Albo usłyszenia, albo zobaczenia. Zobaczymy, co przyniesie nam internet, czy pojawią się jakieś nowości. Jak się Wam spodoba, to postaram się omówić więcej. Nie wiem, czy jesteście zmęczeni tym tematem. Mówię, napiszcie komentarz najlepiej. Dobra, to były nowe cienie przyszłości. Ja mam na imię Karol i cześć.